Witam na kanale Marek Meram. Mówią, że z powodu AI, czyli sztucznej inteligencji, praca grafików i piszących teksty staje się zbędna, bo AI może wypluć prawie nieskończoną liczbę w cudzysłowie dzieł w bardzo krótkim czasie. No ale chodzi nie o ilość, tylko o jakość. Co nam po setkach obrazów i tysiącach słów, które nie wywołują w nas żadnej głębszej reakcji, są jak bezkształtny szum, hałas, często dziwacznych albo przynajmniej takich, w których coś jest nie tak, coś nie gra. Automat bez duszy, cyborg, rzeczywiście nie odróżni produktu sztucznej inteligencji od dzieła prawdziwego człowieka. Dla cyborga analizującego słowa nie ma zasadniczej różnicy, ale prawdziwa, żyjąca, kreatywna istota różnicę widzi. Nie, nie widzi, tylko czuje między słowami, poza słowami, gdzieś w głębi. What's life? I don't understand. Kurs jasnowidzenia. Większość ludzi ma te zdolności, szczególnie Słowianie. Wystarczy tylko je aktywować, zwrócić na coś uwagę. Dlatego teraz zwróćmy uwagę, jak odróżniamy produkty AI od kreatywności istoty żywej, od kreatywności istoty świadomej tego, co niewidoczne, ukryte głęboko pod iluzją świata materialnego. Od kreatywności pochodzącej z pasji. Nie mówię o produkcji taśmowej ani na odwal, tylko o wlewaniu duszy w dzieło. Sztuczna inteligencja wypluwa rzeczy przerzute, pozbawione treści, życia, z tym, że nie chodzi tylko o sztuczną inteligencję, ale o pewną postawę, z którą idzie w parze. Jak to pokazał niedawny, osławiony serial Pierścienie Władzy, ktoś ze ścisłej czołówki najbogatszych ludzi na świecie myślał, że wystarczy nawrzucać dolarów i już robi się magia. Tymczasem wyszło coś nieudolnego, żałosnego, bez serca, bez duszy. Internetowe trolle. Mówię o prawdziwych trollach, nie o ludziach, którzy krytykują coś, co rzeczywiście jest złe, albo po prostu nie wierzą głównym mediom. Troll czasem może nawet pisać uprzejmie, kulturalnie, strzelać całuskami, na końcu komentarza nawet dawać słowa miłość, pokój itp. Ostatnio widziałem nawet serdeczności, co jest już groteskowe, ale w tle, gdzieś między słowami, czuje się jakąś nienawiść, chęć szkodzenia i zniszczenia, jątrzenia, złość. I ta w cudzysłowie aura jest wyraźna, bezustannie trwa tam w głębi. Te słowa miłość, serdeczności itd. na końcu komentarza robią się już charakterystyczne dla obrzydliwych troli, które w ten sposób chcą wywieźć w pole. Lepkie, sztuczne umizgi, żeby ukryć zapiekłą nienawiść. Po co to wszystko mówię? Czy potrafisz zobaczyć, wyczuć prawdę ukrytą pod słowami? Normalny człowiek często nie reaguje, odpuszcza, nie ma czasu na kłótnie w internecie. Chyba, że chodzi o naprawdę ważne sprawy społeczne, narodowe, osobiste itp. Jak mu się coś nie podoba, to wyłącza. Troll nie, zawsze coś pochwyci, nawet marginalne szczegóły,
bo przecież nie ma nic innego do roboty, jest wynajęty właśnie po to, żeby gonić za takimi rzeczami, faktycznymi czy częściej urojonymi, uczepiać się ich jak pijawka. Musi spędzać na tym całe dni. Trole na przykład udają starsze panie czy w ogóle kobiety, żeby wywołać pozytywne nastawienie do siebie. Najwyraźniej to często w ogóle nie ludzie, tylko automaty, sztuczna inteligencja, boty, bo część ich komentarzy jest bez sensu i nie odpowiadają, nie kontynuują rozmowy. Prowadzenie spójnej rozmowy jak człowiek jest trudniejsze, ChatGPT itd. to ostatnie miesiące, a trole są w internecie od dawna. Po przejęciu Twittera przez Elona Muska okazało się, że są tam miliony fałszywych kont botów do robienia zamieszania w sieci. Część troli to ludzie, którym się po prostu nie chce tracić czasu na wnikanie w szczegóły, piszą komentarze tylko po tytule i tylko trochę na temat. Wygląda jakby używali gotowych list z odpowiedziami, z tak zwanymi w cudzysłowie reakcjami, bo wiele ich sformułowań powtarza się praktycznie bez zmian. Teraz dla zabawy kilka specjalnych, konkretnych przykładów działalności troli z moich kont w mediach społecznościowych. Troll A. Pisał do praktycznie każdego, nie tylko do mnie, często bez związku z czyjąś wypowiedzią, po prostu potok furii, nienawiści, pogardy, wyzwisk itd. Oczywiście pod pozorem merytorycznej krytyki, wielkiej wiedzy. Uważał siebie za mistrza, niedościgłego eksperta, a wszystkich innych za marnych głupków. Na jego koncie parę jakichś filmików, z jakiegoś koncertu, z niemowlakiem na rękach i inne. Podobno miło spędza czas z przyjaciółmi, grając na gitarze przy ognisku. Może ukradł czyjeś konto razem z tymi filmami, ale jeśli ci znajomi są prawdziwi, to radzę im, nie odwracajcie się do niego plecami, nie śpijcie w jego pobliżu, bo sądząc po jego pełnych obłąkanej, psychopatycznej furii komentarzach, to może znienacka i bez uprzedzenia wbić wam nóż w plecy, obedrzeć ze skóry itp., a to wszystko nawet tylko sekundy po tym, jak milutko się uśmiechał. W swojej psychopatii posunął się na tyle, że po tym, jak go zablokowałem, z innego konta pisał jako jakaś kobieta. Pisał, że w cudzysłowie jej znajomy, słusznie mnie krytykujący, został przeze mnie niesprawiedliwie potraktowany itd. Oczywiście w cudzysłowie tę panią też zablokowałem. Skąd wiem, że to nadal on pisał, a nie rzeczywiście jakaś kobieta? Bo ten sam styl, atmosfera, treść też prawie ta sama. Myślał, że łatwo oszuka zmieniając konto. Tak można oszukać maszynę, komputer, dla którego ten sam plik jest zupełnie inny, jeśli ma inną ścieżkę dostępu. Troll B. Pojawia się w internecie w różnych miejscach i obsesyjnie atakuje polskość, podkreśla wady i minusy Polaków, podważa osiągnięcia Polaków w historii i zaprzecza im. Przedstawia się jako rzeczowy, merytoryczny, a w rzeczywistości jest pełen ukrywanej nienawiści, furii, jadu, chęci zniszczenia. Ciągle poucza, jak powinno się pisać w języku polskim, zawsze błędnie. Najwyraźniej nie zna polskiego zbyt dobrze. Nie wiem, jakiej jest narodowości, najwyraźniej nie polskiej, skoro tak polskości nie znosi. Troll C. Z długiego zdania w jednym z moich filmów zacytowała tylko dwa słowa. Nie, zacytowała tylko jedno słowo, drugie zmyśliła, podstawiając je za sformułowanie, które było w moim filmie zaraz potem. A wystarczyło zacytować jeszcze kilka słów poprzedzających i wszystko by wyglądało inaczej. No ale wtedy nie byłoby już zupełnie żadnych podstaw do wielkiej histerycznej afery. Nie chce zrozumieć raczej prostego zdania, uparcie je przekręca, nabudowuje jakieś dziwne interpretacje. Manipuluje, a o manipulację oskarża mnie. Z własnej woli wchodzi na mój kanał i zaciekle pisze pełne nienawiści komentarze, ale to mnie o to oskarża. Zachowanie typowe dla pewnej grupy, która oskarża ofiary o swoje własne błędy i grzechy, żeby siebie wybielić.
i w ogóle całą swoją działalność opiera na kłamstwie. Troll D. Wybuchł nieustającą zajadłą furią i wyzwiskami, wysyłaniem do psychiatry, a na Facebooku przedstawiał się jako nowoczesny, tolerancyjny, otwarty na ludzi, ceniący miłe spędzanie czasu itp. Podobnie jak osoba A, mimo że A miał na oko po 50, a D 2 razy mniej. Młody i wściekły, psychopata. Troll często pisze jak pijany, naćpany albo chory psychicznie. Nie da się mu nic wyjaśnić, żadne, nawet najlepsze argumenty nie docierają. Tak naprawdę komunikacja z nim jest niemożliwa. Wyjątek inny troll, który pomaga mu w realizacji zadania. Także w sensie ten sam troll, tylko że z innego konta. Działalność internetowego trolla polega na tym, żeby wytropić jakiś trzecio- czy czwartorzędny szczegół, albo w ogóle go wymyślić, nadąć go do gigantycznych rozmiarów, następnie wokół tego tematu jak największą grupę ludzi jak najbardziej wytrącić z równowagi, rozwścieczyć, namieszać im w głowie, wzbudzić nieuzasadnioną podejrzliwość, niechęć. Krótki kurs jasnowidzenia. Jeśli się widzi, czuje prawdę, to nie wpada się w takie pułapki. Jasnowidzenie. Większość ludzi ma te intuicyjne zdolności, szczególnie Słowianie. Wystarczy tylko je aktywować, zwrócić na coś uwagę. Dlatego teraz zwróćmy uwagę, jak odróżniamy trolla od normalnego człowieka. Tu nie chodzi o obsesyjną podejrzliwość głupiego umysłu, który wszędzie widzi spiski, głównie tam, gdzie ich nie ma, a jednocześnie naiwnie i biernie daje się zwieść prawdziwym spiskom. Mówi się, żeby nie sądzić książki po okładce i tak dalej, ale jednak wiele widać po twarzy. Nie chodzi o urodę, młodość itp., tylko o oczy, ogólne jakby znaczenie, którego nie można zamaskować tuszem, szminką i pudrem tu czy tam. Są staruszki, staruszkowie na przykład z odległych wiosek w górach, bezzębni, pokryci zmarszczkami, a jednak tak piękni, tak piękne osobowości, dusze. Oczywiście nie zawsze można o wszystkim się zorientować po twarzy, są wyjątki. Na przykład psychopaci, którzy potrafią być czarujący, w cudzysłowie sympatyczni, wręcz idealni itp. Czy według ciebie to są zachowania naturalne, spontaniczne, czy odegrane według scenariusza? Jurorzy i uczestnik jednego z zagranicznych programów typu Mam Talent. Well, they did have a cat. Który z tych mężczyzn jest bubkiem, egoistą, oszustem, nienawidzącym otoczenia, a który działaczem społecznym, do końca życia dbającym o dobro innych ludzi? Zanim odpowiesz chociaż na chwilę, uwolnij się od przyzwyczajeń stworzonych przez bzdurną propagandę i od kłamstw, które może się przeczytało na temat Hallera. Który z tych mężczyzn jest mitomanem, tchórzem udającym wielkiego, genialnego i nieustraszonego wodza, a który naprawdę zdolnym człowiekiem, z powodu honoru i dla, w jego pojęciu, dobra Polski, godzącym się na pomniejszanie swoich zasług? Który zachowuje się jak uniżony sługa, a który jak arogancki totalitarny dyktator tuż przed likwidacją opozycji? Ribbentrop czy Beck? To jest Leopold Okulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej, który ją rozwiązał.
To on na przełomie wiosny i lata 1944 roku przyleciał do Polski z wyraźnym rozkazem naczelnego wodza zakazującym powstania w Warszawie, a następnie wszystkie te instrukcje wyrzucił do śmieci i zmuszał innych do rozpoczęcia powstania. Na naradach wrzeszczał, że polska krew musi płynąć strumieniami. Dwa razy wyszedł z więzienia NKWD, innym raczej nie udawało się w ogóle przeżyć. Najprawdopodobniej sowiecki szpieg, zdrajca stanu, ponosi współodpowiedzialność za śmierć ponad 200 tysięcy warszawiaków i zniszczenie stolicy. Od pewnego momentu na zdjęciach ciągle ma wykrzywioną twarz, jakby stał na brzegu Szamba. Czy to obrzydzenie do samego siebie, pogarda dla zdrajcy? Na tej fotografii z 1941 albo 1942 roku jakby wręcz płakał. Na marginesie, sprawa dużo mniejszego kalibru. Dlaczego publicysta Rafał Ziemkiewicz ciągle ma wykrzywioną twarz? Często patrzy gdzieś w bok, po kątach. Dużo zarabia w mediach związanych z rządem. Dusza człowiek z sercem na dłoni? Może z czyimś sercem? Według mnie to twarz osoby z chorobami umysłowymi, psychopaty, sadysty, zwyrodnialca. Ktoś sympatyczny, czy psychopata, sadysta, zwyrodnialec? Krótki kurs jasnowidzenia. Nie podam planu w punktach, bo piękno tego procesu polega na tym, że nie da się go zamknąć w punktach, martwych przykazaniach. To płynie i każdy musi iść własną ścieżką.